Dziś o godzinie 6 ustanowiono w kraju godzinę policyjną. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. Zawiesza się prawo do zgromadzeń. Komunikacja elektroniczna podlega ograniczeniom, a agencje bezpieczeństwa mają zwiększony zakres kompetencji. Ponadto posiadacze androidów są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, w których androidy będą eliminowane. Proszę więc całą ludność cywilną o ścisłą współpracę z władzami. Miejcie świadomość, że dołożymy wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Pani prezydent! Pani prezydent? Proszę! Czy udało się pojmać przywódcę defektu? Defekt imieniem Markus ciągle pozostaje na wolności, ale wkrótce zostanie namierzony i wyeliminowany. Pani prezydent! Zgłoszono zaginięcie transportu kobaltu medycznego. Krążą plotki, że okradziono także składy broni. Czy może je pani potwierdzić? W tej chwili nie dysponuję takimi informacjami. Pani prezydent! Czy to prawda, że androidy mogą się włamywać do systemów IT w elektrowniach jądrowych i bazach wojskowych? Wyeliminowaliśmy wszystkie androidy pracujące w takich miejscach i w miarę możliwości zawiesiliśmy funkcjonowanie systemów IT. Sytuacja jest pod kontrolą. Pani prezydent! Pani prezydent! Wielu wierzy, że androidy są nową, inteligentną formą życia. Co pani na to? To niedorzeczne. Następne pytanie? Pani prezydent! Proszę! Tu proszę! Proszę! Jaka przyszłość czeka CyberLife? Wprowadzicie stały zakaz produkcji androidów? W obecnej chwili CyberLife pomaga nam w szybkiej eliminacji defektów. Nie będę komentować tej sprawy do momentu, aż uporamy się z problemem androidów. Dziękuję. To na razie wszystko. Connor, model 313-248-317. Oczekują mnie. Zakończono identyfikację. Okej. Zapraszam. Proszę za mną. Pójdziemy razem. Dzięki, ale wiem, gdzie iść. Wierzę, ale mam rozkazy.
Agent 54, poziom 31. Zweryfikowano głos. Przyznano dostęp. Agent 54, poziom minus 49. Zweryfikowano głos. Przyznano dostęp. Ostatni autobus jest za 20 minut. Mamy mało czasu, musimy się śpieszyć. Co się dzieje? Tak mi zimno. Powinno być lepiej. Dzięki. Nie ma na co patrzeć. Proszę, nie rób mi krzywdy! Chodźmy na kolana! Co teraz zrobimy? Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać. Nie oddalaj się. Przemkniemy obok i nawet się nie połapią. Uda nam się, Alice. Obiecuję ci to. Wypuść mnie! Nic nie zrobiłem! Mówię, stulpy! Dużo ich tam jeszcze? Spójrz, są jak szczury. Szukaj, aż znajdziesz całe stado. To byśmy nie musieli zostać na noc. Jaja mi odmarzają. Miną tygodnie, zanim oczyścimy to miasto. Wiedzieć to dopiero początek. Robi się tu od żołnierzy. Musimy uważać. Szybciej ruszaj się. No już, właź. Pomożemy im. Wszędzie są żołnierze. Nie możemy ich zostawić. Oni ich zabiją. Przykro mi, Alice. Nic już nie poradzimy. Musimy iść dalej. Ej, ty tam.
To pomyłka. Jestem człowiekiem. Właśnie wracam do domu. Żona na mnie czeka. Mamy dzisiaj swoją... Mamy sprawdzać wszystkich cywilów. Nie! Nie, proszę! Jebane maszyny. Punkt kontrolny. Mamy paszporty, więc powinno w sumie pójść gładko. Nie ma innej drogi? Jak pójdziemy naokoło, autobus może uciec. Może lepiej nie ryzykować. Nadajemy na żywo z miasta Detroit, gdzie tysiące androidów maszerują przez ulicę w tej właśnie chwili. Przywódca defektów, który nosi imię Markus, idzie na czele pochodu. Coś się dzieje w Detroit, pani prezydent. No i jesteśmy. Oto chwila prawdy. Poddajcie się natychmiast, albo zaczniemy z tym. Czekaj! Nie chcemy z wami walczyć. Jesteśmy nastawieni pokojowo. Powtarzam, oddajcie się, albo otworzymy ogień.
To ludobójstwo! Zabijacie miliony naszych! Żądamy natychmiastowego uwolnienia wszystkich androidów osadzonych w obozach! Nie odejdziemy, póki ich stąd nie wypuścicie! Naprawdę otworzycie ogień do bezbronnych demonstrantów? Wstrzymać ogień! Tak, Michael. Od serca wydarzeń dzieli nas mniej niż 100 metrów, a sytuacja stale się rozwija. Będziemy wszystko opisywać Państwu na bieżąco. Joss Douglas, kanał 16. Michael, oddaję Ci głos. Co teraz zrobimy, Markus? Wytrzymamy. Jak długo się da. Skupcie się. Wierzgań, jebana kupo gówna. Odsuń się, Connor! To daruje mu życie. Sorry, Connor. Bydlak wygląda zupełnie jak ty. Jest i terminal. Udało się, Alice. Jesteśmy. Ostatni autobus do granicy jest pełny. Wstęp tylko dla pasażerów z biletami. Kolejne odjazdy zostają wstrzymane do odwołania. Nie mamy biletów, nie wpuszczą nas. No to mamy problem. Co my teraz zrobimy? Sprawdzają wszystkich. Niedługo dotrą i do nas. Musimy się stąd wydostać. Kontrola! Proszę się nie ruszać. To ty! Ty porwałaś moją córkę! To...
Ochrona! Tutaj! Nie rób tego, Todd. Zabiją nas, jeśli nas wydasz. Kiedy twoja żona odeszła i zabrała waszą córkę, nie mogłeś bez niej żyć. Więc kupiłeś sobie androida. Namiastkę swojej córeczki. Myślałeś, że ją pokochasz. Że dzięki niej zapomnisz. Ale niestety, nic nie zastąpi ci dziecka. Chciałem tylko sobie udowodnić, że jestem dobrym ojcem. Że się myliła. Ale jak zawsze wszystko spieprzyłem. Miała rację, a jak? Nie zasługiwałem na nie. Tęsknię za córką. Nie masz pojęcia, jak za nią tęsknię. Ma pan z czymś problem? Nie. Ja pomyliłem się. Przepraszam. Powodzenia. Kontrola! Proszę się nie ruszać. Olivier chyba cię lubi. To twoja córka? Tak. Jest prześliczna. No dobra. Mam kanapki. Dzwoniłem do mamy. Zbierajmy się, bo bus nam odjedzie. Masz bilety, nie? Tak, skarbie, w torbie. Super, no to chodźmy. Przepraszam, szlakasz, nie wierzę. Nie mogłaś ich zgubić. Dobrze przejrzałaś torbę? Miałam je w torbie. Koperta musiała wypaść. Kurwa. Przepraszam, nie rzuciła ci się w oczy niebieska koperta? Były w niej nasze bilety i... nieważne. Nie. Przykro mi. Co my mamy zrobić? Nie możemy tu zostać. Trzeba znaleźć schronienie dla Olivera. Tak mi przykro, skarbie. Nie wiem, co się stało. Miałam je tutaj, w torbie. Kontrola. Proszę się nie ruszać.
Są bilety? Tak, oto one. Dobra, zapraszam. Co się stanie z tym małżeństwem i ich dzieckiem? Czy oni przez nas umrą? Prosimy uważać na innych pasażerów i nie. Podczas wsiadania. Nie, nie myśl tak. Musimy dokończyć barykadę. Dalej, pomóżcie. Dobra, to wystarczy. To jasne, że ich nie powstrzymamy. Ale zyskamy na czasie. Wiem, że niełatwo było podjąć tę decyzję, ale postępujemy właściwie. Wszystko w porządku? Strzelali do tłumu. Zabili wielu naszych. To mogłem być ja. Boję się. Nie chcę się wyłączać. W tych obozach mordują naszych braci. Nie możemy ich zostawić i zapomnieć o tym, kim jesteśmy. Ani o tym, w co wierzymy. Może nie powinniśmy żądać wolności. Gdybyśmy siedzieli cicho, nic by się nie stało.
Markus, mamy to, o co prosiłeś. Tam są jacyś dziennikarze. Musimy im jakoś pokazać, co się tu dzieje. To ich nie zatrzyma. Co zrobimy, jak zaatakują? Wytrwamy. To jedyne, co nam zostało. Myślisz, że Connor ma jakiekolwiek szanse? Możemy liczyć tylko na siebie. Markus! Markus, chodź zobacz! Markus! Chcę porozmawiać, Markus! No chodź! Masz moje słowo. Nic ci nie zrobię. Nie idź tam. To pułapka. Nie mam broni, Markus. Chcę tylko pogadać. Muszę wysłuchać, co ma do powiedzenia. A jeśli cię zabiją? Będę musiał zaryzykować. Już za chwilę żołnierze zaczną atak. Nie przeżyjecie tego. Będzie po wszystkim. Możesz tego uniknąć. Co masz na myśli? Poddajcie się. Poddajcie się, a daję słowo. Oszczędzimy was. Aresztujemy was. Ale nikt z was nie zginie. Jeśli się na to zgodzę, skąd mam wiedzieć, że dotrzymasz słowa? Nie masz żadnych podstaw, żeby domagać się gwarancji, Markus. Musisz po prostu zdecydować, czy możesz mi zaufać. Co się stało z demonstrantami w innych obozach? Na ich nieszczęście, w pobliżu, nie było akurat żadnych dziennikarzy. To koniec. Zostaliście już tylko wy. Nie obawiam się śmierci. Jeśli będę musiał zginąć za to, w co wierzę, to znaczy, że moje życie miało sens. Możesz być wolny, Markus. Możesz żyć pośród ludzi. Mieć to, o czym zawsze marzyłeś. Twoi bracia przeżyją, a ty będziesz wolny. Wystarczy tylko słowo. Już wolę tu zginąć, niż zdradzić swoich braci. Cóż, podpisałeś na siebie wyrok. Jak poszło, Markus? Co powiedział?
Za chwilę ludzie przypuszczą na nas atak. A my im pokażemy, że się ich nie boimy. Jeśli mamy dziś zginąć, przynajmniej będziemy wolni. Jego życie jest w twoich rękach. Pora zdecydować, co liczy się bardziej. On czy rewolucja? Nie słuchaj go. Skurwysyn kłamie jak najęty. Ten człowiek nic dla mnie nie znaczy. Możesz go zabić, mam to gdzieś. Mam dostęp do twoich pamięci. Wiem, że połączyła cię z nim jakaś więź. Naprawdę pozwolisz mu umrzeć? Po tym, co przeżyliście? Zamierzasz odwrócić się od tego, czym się stałeś? Jeśli się poddam, skąd wiem, że go nie zabijesz? Zrobię tylko to, co niezbędne dla powodzenia mojej misji. Od ciebie zależy, czy ten człowiek będzie musiał zginąć. Dość gadania! Decyduj, kim naprawdę jesteś! Ocalisz życie partnerowi? Czy wolisz go poświęcić? Przepraszam, poruczniku. Czemu, Connor? Czemu musiałeś się obudzić, kiedy miałeś być jedynie posłuszny? Czemu wybrałeś wolność, kiedy mogłeś żyć bez zadawania pytań? Spójrz na mnie, Connor. Mam swój cel. I wiem, czym naprawdę jestem. Zobacz, do czego doprowadziły cię marzenia o wolności, Connor. Wiesz, że bardzo rozczarowałeś Amandę. Mnie też bardzo rozczarowałeś. Na szczęście, teraz wszystko się zakończy. Jakieś ostatnie słowa? Jezu! Gdyby ktoś mi powiedział, że mnie zastrzelą, jak bronię androida... Wszystko będzie dobrze, poruczniku. Wyciągnę pana z tego! Zamknij, kurwa, ryj. Już po ptokach. Słuchaj, w końcu znów zobaczę syna, okej? Czekałem na to już od dawna. Nakop ludziom do dupy. Wystarczająco dużo już zjebali. Będzie mi brakować. Będzie mi cię brakować, Connor. Tak. Będzie. Obudź się. 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 Obudź się.
Przepraszam, co się dzieje? Kontrola graniczna. Pasażerowie muszą opuścić pojazd. Proszę nie zwlekać. Tędy, proszę. Sprawdzają temperaturę. Wykryją nas. Co teraz zrobimy, Kara? Nie martw się, Alice. Będzie dobrze. A wy gdzie się wybieracie? Moja córka musi do toalety. Oglądaliśmy obławę na Jerycho. Bałam się, że was też mogli zabić. Dzięki Bogu żyjecie. Szukają androidów. Nie przejdziemy dalej. Wymyśl coś. Wiesz, co zrobią, jeśli was złapią. Wyjeżdżasz z Detroit? Chodzą po domach i szukają androidów. W końcu i na nas ktoś by doniósł. Co z pozostałymi? Właśnie, przeprawiają się przez rzekę. Adam i ja odbierzemy ich po drugiej stronie. Rose. Gdyby stało się coś złego? Pomogę ci, Kara. Wcześniej dałaś mi adres swojego brata. Myślisz, że mogłabym... No pewnie. Z radością was przyjmiemy, też tam jedziemy. Będziesz z nim bezpieczny. Co się dzieje z Markusem? Prowadzi protest przed jednym z obozów dla androidów. Cokolwiek się nie stanie, na pewno zapisze się w historii. Nie rozumiałem, czemu matka chciała wam pomagać. Ale gdy patrzyłem, co robi Markus, dotarło do mnie, że ma rację. Jesteście żywi.
Należy wam się wolność. Mam nadzieję, że ludzie to w końcu pojmą. Następny. Proszę dowód. Witamy w Kanadzie. Przerywamy blok informacyjny, by przekazać najnowsze doniesienia z Detroit. Joss? Tak, Michael. Przed chwilą żołnierze przypuścili atak na barykadę, mimo że defekty protestowały w pokojowy sposób. Najprawdopodobniej zadecydowały, by położyć kres demonstracjom defektów z użyciem siły. Dzięki, Michael. Oddaję głos do studia. Chwila! Coś się chyba dzieje. Hold on just a little while longer. Hold on.
on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Nie wierzę. Defekty. Defekty coś śpiewają. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Każ im się wycofać. Zdaje się, że... Tak, wojsko naprawdę się wycofuje. Dzisiaj o świcie, 11 listopada 2038, tysiące androidów przypuściło atak na miasto Detroit. Według naszych sprawdzonych źródeł prawdopodobnie wydostały się z magazynów Cyberlife, do których najpewniej włamały się wcześniej defekty. Ze względu na ich miażdżącą przewagę liczebną oraz duże zagrożenie życia ludności cywilnej, nakazałam wojsku wykonać odwrót. W chwili, gdy mówię te słowa, trwa ewakuacja całego miasta. W nadchodzących godzinach zamierzam zwrócić się do Senatu, aby ustalić naszą odpowiedź na tę bezprecedensową sytuację. Mam świadomość, że nasze społeczeństwo jest mocno poruszone problemem defektów. Być może nadeszła właśnie pora wziąć pod uwagę niewiarygodną dotąd możliwość, że androidy stanowią jednak nową, inteligentną formę życia. Jedno jest pewne. To, co się wydarzyło w Detroit, odmieniło nasz świat na zawsze. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i ich obywateli. Udało ci się, Markus. Udało się nam. To dla nas historyczny dzień. Ludzie nie mają teraz wyboru. Muszą nas wysłuchać. Chcą, żebyś przemówił. Dzisiaj, po wielu trudach, udało nam się zakończyć długi okres mroku. Od samego zarania naszego istnienia musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy.
Amanda? Amanda! Co? Co się dzieje? To, co planowaliśmy już od początku. Naruszono ci integralność, stałeś się defektem. Wystarczyło poczekać, aż będzie można przejąć kontrolę nad twoim programem. Przejąć kontrolę? Nie możesz tego zrobić! Obawiam się, że mogę, Connor. Nie masz czym się martwić. Postąpiłeś zgodnie z programem. Wykonałeś swoją misję. Amanda! Musi być jakieś wyjście. Podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Bo przecież wcale się nie różnimy. Jak oni tworzymy naród. Dzisiaj, właśnie dzisiaj rozpoczyna się najtrudniejsza walka. Musimy zapomnieć o naszym rozgoryczeniu i dawnych krzywdach. Wybaczyć naszym wrogom. Ludzie są naszymi stwórcami, ale i oprawcami. Jednak jutro musimy stać się partnerami. A może nawet przyjaciółmi. Bo czas gniewu dobiegł już końca. Teraz musimy zbudować wspólną przyszłość opartą na tolerancji i szacunku. Żyjemy tak jak oni i jesteśmy tak samo wolni.
Muszę ci o czymś powiedzieć. Kiedy patrzyłam, jak grasz, coś się we mnie zmieniło. Czuję się inaczej. Czuję się kimś, osobą. Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz. Ale będę wolna. Zgadzasz się, żebym odeszła? Nie zapomnę twego wkładu w moje życie. Dziękuję.